Hej kochanie, nie bez powodu mamy dziś taki, a nie inny kadr i od razu proszę, żeby wszyscy panowie wyszli z tego filmu, bo jest to film przeznaczony tylko dla pani. Nie patrzcie tak na mnie. Tak. Dziś będziemy robić instatest, konturowanie dekoltu i sprawdzimy, czy to naprawdę działa. Podsyłaliście mi ten film nie wiem ile razy, ale miałam go tyle razy w swojej skrzynce, że stwierdziłam, że musimy to zrobić. Podsyłaliście mi też konturowanie całego ciała, konturowanie rąk, konturowanie stóp nawet ktoś zrobił, ale nie dajmy się zwariować. Do czego może służyć konturowanie dekoltu? Przede wszystkim przy sesjach zdjęciowych, przy sesjach takich portretowych, kiedy chcemy, żeby biust się wydawał większy. Przede wszystkim myślę przy zdjęciach i nagraniach, na pewno nie w życiu realnym, nie, wydaje mi się, że nie. Kiedyś widziałam taki film dawno, dawno temu na YouTubie, Purse Bus, gdzie pokazywała jak rysować sobie mięśnie brzucha. To ten film jest naprawdę bardzo, bardzo już stary, także dziś skupimy się na konturowaniu dekoltu. Ale najpierw obejrzyjcie film, żebyście później nie mówili, że coś sobie wymyślą. Now the truth is oh so clear that you make me happy with the future that I see. It's a wonderful view, all out of rescue. Dziś do tego filmu użyję sobie sticka z Maybelline, to jest Master Contour, akurat jest fajny, bo ma dwa kolory i pomyślałam, że to będzie idealne, bo w tym zestawie Laura Mercier niestety miałam kiepski ten rozświetlacz i bardzo, bardzo ciemne te ciemne kolory. Otworzę sobie jeszcze zdjęcie i zobaczę jak Casey Rayton, tak się nazywa dziewczyna, która zrobiła ten film, to robiła. Zaczynała od jasnej strony i my zaczniemy od jasnej. Będziemy najpierw rozjaśniać miejsca, które naturalnie są jaśniejsze. Zobaczcie, nawet jestem opalona na dekolcie i widać, które miejsca są jaśniejsze. I teraz najważniejszy trik przy powiększaniu jakby biustu, optycznemu powiększaniu biustu, oczywiście odbijanie się światła tu, czyli tu rysuję sobie na jasno, w ten sposób. No i teraz najważniejsze, zaznaczamy ciemne kontury, które będziemy oczywiście wszystkie blendować. Najważniejsze powiększanie biustu, czyli decydujemy, od którego momentu ma się nasz biust zaczynać, czyli na pewno nie tu, nie gdzieś tutaj pod szyją, biust się ma zaczynać tu, gdzie naturalnie jest biust, prawda? Jest trochę nad. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zaznaczanie, a teraz będziemy rozcierać i do tego mam tutaj duży pędzel. Natomiast chyba najpierw rozetrę sobie mniejszym pędzlem te jasne punkty. Musi to być oczywiście na tyle dobrze rozblendowane, żeby nie było widać granic. Teraz od tego konturowania jestem wręcz zaczerwieniona. Następnym krokiem jest poprawienie wszystkiego, utrwalenie wszystkiego suchym produktem. Ja tutaj mam zestaw do konturowania z Too Faced. I co najpierw zrobię, to oczywiście rozjaśnię tym jasnym pudrem Light Cocoa i Pop of Light, najpierw Light Cocoa i dużym takim wachlarzowym pędzlem. Te miejsca, które mają być rozświetlone. I teraz jeszcze ten odcień z rozświetlaczem, tak odrobina. Teraz ciemniejszy odcień Medium Cocoa. Pogłębiamy tutaj to załamanie. I jeszcze trochę na szyję. I tak wygląda efekt finalny. Moim zdaniem ten trik działa. Tak jak mówiłam, do zdjęć, do nagrań. Wszędzie, gdzie potrzebujecie się jakoś uwiecznić, ofotografować, sfilmować i tak dalej. Na pewno to działa. Czy na co dzień? Nie wiem. Wydaje mi się, że olejek do ciała z drobinkami tutaj na dekolcie, czy jakiś puder taki, który podkreśli nam odpaleniznę, no i dobry stan ich push-up, a nie makijaż, ale oczywiście są takie sytuacje jak właśnie większe wyjścia, gdzie możecie chcieć wyeksponować bardziej biust i nie ma w tym nic złego. Kylie Jenner miała wpadkę i bardzo wyraźnie było widać wszystkie granice właśnie tego konturowania. Było to zrobione niedokładnie i została wszędzie zjechana, także uważajcie z tym. Tak czy siak, czekam na wasze kciuki i na kolejne linki do instatestów. Pa, pa! It's simply right too.